Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek, kanał Rockday. Kolejna kolęda, dzisiaj w Betlejem. Zabieramy się do grania. Tą kolędę gram znowu w tonacji E, czyli piąta struna na siódmym progu. Struna A na siódmym progu. To jest dźwięk E. Posłuchajcie, jak ona brzmi. Tak ona mniej więcej brzmi w tej tonacji E. No i właściwie zobaczcie, jak ona jest ciekawie rozłożona akurat tym razem, można powiedzieć, no nie wiem. Od 6 do 9 progu, czyli właściwie mamy 4 progi i w zasadzie 4 palce i wszystko się porusza mniej więcej w tym rejonie gitary. No po prostu daleko nie wychodzimy. Oczywiście możemy zagrać gdzieś wzdłuż gitary, ale no troszeczkę byłoby trudno. Jednak tutaj widzicie, jest dosyć taka prosta, fajna forma. I teraz obczajajmy. Zaczynamy w sumie od środkowego palca. 7-6. Dzisiaj Betlejem. Czyli 7-7-6-7-9. Dobra, czyli jedziemy wolno jeszcze raz. To był pierwszy dzisiaj Betlejem. Drugie Betlejem. I teraz wesoła nowina. Wesoła nowina. I teraz rzepan na czysta, ten motyw, jest grany to samo co na początku, czyli... Czyli widzicie, dwa razy ten motyw dzisiaj w Betlejem, można powiedzieć... Drugi raz. I teraz ten motyw, gdzie jest Chrystus się rodzi, jest troszeczkę inny. Zaczyna się od struny czwartej. Raz, dwa, trzy, cztery. Na dziewiątym progu. 9, 9, 7, 6, 9 na strunie A. Chrystus się rodzi, to jest to. Chrystus się rodzi. Nas oswobodzi. Później znowu anieli grają. Króle witają. Mam nadzieję, że to macie. 9, 9, 7, 6, 9, później 7 na strunie 5, 6. I później mamy ostatni motyw, tam gdzie bydlęta klękają. W zwolnionym tempie. Czyli znowu jedziemy na strunie czwartej D. I przechodzimy na strunę trzecią G, czyli 9, 6 na strunie cieńszej. Później znowu mamy 7, 6, 7 na strunie D.
i ostatni motyw. I kończymy tym dźwiękiem, którym zaczynaliśmy, czyli dźwiękiem E. Jeszcze raz w wolnym tempie. Oczywiście to możemy zagrać też w innych tonacjach. Ja akurat zagrałem specjalnie w E, tak jak wszystkie. I oczywiście możemy sobie zagrać w innej tonacji, czyli musimy znaleźć dany dźwięk gdzieś w jakimś opracowaniu. Jeśli powiedziane jest, że na przykład jest kolęda w D grana, no to skoro wiemy, że E jest tutaj, S, D. Czyli D będzie na piątym progu. Wtedy gramy ten sam schemat, właśnie dlatego go robię w tym zakresie mniej więcej, że można łatwo sobie to przesuwać do dowolnej tonacji. Możemy również zagrać w tonacji na przykład C, bo dźwięk C jest na strunie piątej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na trzecim progu. Albo w D. Albo w F. Czyli dowolność wykonania, można po prostu w kółko grać przez całą noc, można grać, tylko zmieniać tonację i zawsze będzie troszeczkę inaczej brzmiało. Dobra, zapraszam na następne kolędy, papatki.